Witam. W dzisiejszym filmiku zademonstruję, w jaki sposób podłączyć i zaprogramować falownik Sanyo SY8000 do współpracy z przekaźnikiem czasowym Aniro model MPC A07 U240-208. Tak, by za pomocą tak zmontowanego układu możliwa była cykliczna zmiana kierunku obrotu wału silnika. Rozpoczynamy od połączenia układu. Falownik z przekaźnikiem czasowym łączymy w następujący sposób. Zacisk numer 15 przekaźnika czasowego. Łączymy z zaciskiem numer 17 falownika, czyli z jego zaciskiem wspólnym. Następnie zacisk numer 16 przekaźnika czasowego. Łączymy z zaciskiem numer 11 falownika, czyli z wejściem wielofunkcyjnym numer 1, zaś zacisk numer 18 przekaźnika łączymy z zaciskiem 12, czyli z wejściem wielofunkcyjnym numer 2. Przekaźnik zasilamy z sieci napięciem 230 V. Podajemy je nad zaciski A1, A2. Teraz przystępujemy do programowania układu. W falowniku Sanyo SY8000 ustawiamy parametry w następujący sposób. Parametr P0002, czyli kanał komunikacyjny, ustawiamy na wartość 1. Czyli komunikacja z falownikiem i jego sterowanie odbywa się poprzez zaciski. W tym trybie dioda LOG REM miga. Następnie parametr P4.02.01 ustawiamy na wartość 1. Tym samym kierunek obrotów silnika w przód jest aktywny w momencie, kiedy na wejściu wielofunkcyjnym 1 pojawia się stan wysoki. Następnie parametr P402 odpowiadający za funkcję wejścia cyfrowego numer 2 ustawiamy na wartość 02. Tym samym w momencie, gdy na tym wejściu pojawia się stan wysoki, silnik zaczyna obracać się w przeciwną stronę, w tył. Następnie należy ustawić jeszcze parametr P408, czyli tryb pracy. Wybieramy wartość 0, czyli sterowanie dwuprzewodowe numer 1. Tym samym układ jest zaprogramowany, gotowy do pracy. Możemy włączać nasz przekaźnik. Oczekujemy zaprogramowany czas. I rozpoczęła się cykliczna praca silnika. W tym momencie zwalniam.